Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania i dla bogobojności został wysłuchany. List do Hebrajczyków, 5 rozdział, werset 7. Bogobojne życie, a wysłuchanie modlitw jest tematem tego wersetu z listu do Hebrajczyków 5:7. Czy Bóg Ojciec odpowiedział na wołanie Pana Jezusa, które zanosił do Niego w Getsemane, a potem jeszcze i na Golgocie? Wszak wobec kubka gniewu Bożego nie został oszczędzony na krzyżu, uderzył go ten sąd z całą surowością. Jednakże, gdy spojrzymy na Jego zmartwychwstanie, został wysłuchany, co zresztą widać w liście do Hebrajczyków, 5 rozdział, 7 werset. Dawid pisze proroczo o nim: prosił Cię o życie, dałeś mu je, długie dni na zawsze, na wieki. Psalm 21, werset 5. W księdze Izajasza Bóg sam mówi, odnosząc się do zmartwychwstania Jezusa: w czasie łaski wysłuchałem Cię. Tak mówi nam Słowo Boże w Izajasza 49, rozdział, werset 8. Syn Boży prowadził wobec Boga życie pełne poświęcenia, zależności od Boga i świętej bojaźni wobec Boga. To dlatego mógł powiedzieć z głębokim przekonaniem: nie dopuścisz, aby Twój pobożny oglądał grób. Tak mówi Psalm 16, werset 10. Pismo potwierdza, że ze względu na swą bogobojność został wysłuchany. Tak mówi list do Hebrajczyków, 5 rozdział, werset 7. W czasie całego swego życia Pan Jezus miał całkowitą pewność, że Ojciec jest z Nim, że Bóg Ojciec zawsze jest z Nim i że zawsze Go wysłuchuje. Ponieważ czytamy o tym w Ewangelii Jana, 11 rozdział, werset 42. Dlaczego tak było? Ponieważ był on bez grzechu i zawsze czynił tylko to, co czciło Ojca i co było mu pod każdym względem miłe. Znajdujemy tego potwierdzenie w Ewangelii według Jana, 8 rozdział, 29 werset. Jana 8, 29. A ten, który mnie posłał, ze mną jest. Nie zostawił mnie samego, Ojciec, bo co mu się podoba, ja zawsze czynię. Jeżeli teraz popatrzymy na ten werset, za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania i dla bogobojności został wysłuchany. Tak mówi nam list do Hebrajczyków, 5 rozdział, werset 7. To widzimy potwierdzenie nauki Słowa Bożego, że bogobojne życie ma istotny żywotny związek z wysłuchaniem modlitw. W odniesieniu do nas Jan apostoł pisze: umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 21 do 22 wersetu. Z wielu miejsc Słowa Bożego możemy poznać, że sposób, w jaki prowadzimy nasze życie oraz odpowiedź Boga na nasze modlitwy są ze sobą silnie powiązane. Ponieważ Syn Boży miał czyste serce, mógł modlić się ze śmiałością i pewnością wysłuchania.
według psalmu 22, wersetu 22, został wybawiony z paszczy lwiej i od rogów bawolich. Psalm 22, 22. Wybaw mię z paszczęki lwiej, a od rogów jednorożcowych wyzwól mię. O Danielu, wiernym mężu modlitwy, czytamy, że został wyratowany z mocy lwów, ponieważ ufał Bogu. Był niewinny i nie uczynił niczego złego. To potwierdza nam Słowo Boże, zapisane w Księdze Daniela, rozdział 6, werset 23 i 24. Księga Daniela 6, 23-24. Mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknął paszczę lwów, tak, że mi nie zaszkodziły, gdyż przed nim jestem niewinny, nadto względem Ciebie, królu, nic złego nie popełniłem. Wtedy król bardzo się z tego ucieszył i rozkazał wyciągnąć Daniela z jamy, a gdy wyciągnięto Daniela z jamy, nie znaleziono na nim żadnego uszkodzenia, gdyż wierzył w swojego Boga. Stąd mogą być praktyczne pytania do Ciebie, do mnie, do nas. Czy w swoim życiu tolerujesz rzeczy, które obciążają Twoje sumienie? Czy jest wśród nich może coś takiego, co mogłoby Boga powstrzymywać przed wysłuchaniem Twoich modlitw? Pisarz listu do Hebrajczyków mógł wyrazić takie słowa: módlcie się za nas, jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, 18 werset. Czy znajdują te słowa bezpośrednie odzwierciedlenie także i w Twoim życiu